Państwo zauważą, przed każdym z pododdziałów pan prezydent zatrzymuje się i oddaje skłonem głowy honor sztandarom wojskowym. Sztandary pojawiły się w wojsku już w wiekach średnich, a współczesne polskie sztandary wojskowe to następcy występujących już wtedy chorągwi. Galanonim wspomina urzędzie specjalnego wojownika noszącego znak chorągiew. Miały te chorągwie różne kształty, nanoszono na nie krzyże, proste, ukośne, postacie ludzkie, a nawet gwiazdy. Z chwilą wyniesienia orła do rangi godła Królestwa Polskiego pojawiła się pierwsza chorągiew państwowa. Stąd w Wojsku Polskim choćby stopień chorążego. To jest ten żołnierz, który jest odpowiedzialny za utrzymanie sztandaru, za niesienie go i prezentowanie podczas uroczystości. Na polu bitwy chorągwie wyróżniały oddziały wojskowe, wskazywały kierunek uderzenia lub miejsca zbiórki. W czasie walki chorągiew była zawsze chroniona przez doborowy pododdział. Otaczano ją czcią, oddawano honory i to na chorągiew składano żołnierskie przysięgi. Do dziś sztandary w wojsku, zwłaszcza również w innych instytucjach, pododdziałach, choćby administracji, straży pożarnej, są szczególnie czczone. A co ważne, w wojsku utrata lub zagubienie sztandaru przez jednostkę wojskową prowadzi do jej rozformowania. Tak zwany marsz generalski. Pan prezydent za chwilę przywita się z żołnierzami i funkcjonariuszami. Czołem żołnierze i funkcjonariusze! Czołem, panie prezydent! Nieznanego żołnierza, udekorowany barwami narodowymi i wstęgą orderu Krzyża Wojennego Virtuti Militari. Jak Państwo pamiętają pewnie z różnych uroczystości, kiedy tu z panem redaktorem Przemysławem Babiarzem komentujemy je, to zaczyn do nadania i ustanowienia tego orderu proboszcz prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej stworzył książę Józef Poniatowski. Podnieść! Proporzec prezydencki, on w tej chwili jest podnoszony. To jest taka kilkunastoletnia tradycja. Kiedyś proporzec prezydencki właściwie był tylko na jednostkach marynarki wojennej, ale Lech Kaczyński, świętej pamięci Lech Kaczyński, wprowadził go jako właśnie element ceremoniału wojskowego. Każdy, kto obserwuje uroczystość, jeżeli widzi na maszcie proporzec prezydencki, to znaczy, że jest w tym miejscu prezydent, czyli taka szczególne podkreślenie wagi, roli, miejsca, w którym obecnie pan prezydent się znajduje. Pododdziały baczność! Pododdziały na prawo patrz! Poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Poczet flagowy występuje z szyku i podchodzi do masztu, na który zostanie wciągnięta flaga państwowa. Dowódcą pocztu jest major Włodzimierz Grochowiec. Flagę na maszt podniesie starszy kapral Maksymilian Mazur, czyli tak zwany flagowy. Asystuje kapitan Marcin Haliński. A dowódcą dzisiejszej uroczystości jest dowódca garnizonu Warszawa, generał brygady Robert Głąb. Zazdroszczę tym żołnierzom.
być uczestnikiem i występować na uroczystości z okazji stulecia niepodległości. Miałem w swojej karierze tylko możliwość uczestniczenia chociażby w tak doniosłych obchodach jak 50. rocznica lądowania aliantów w Normandii. Ale to w kraju podczas takiej uroczystości. Raz na 4 pokolenia, licząc pokolenie za 25 lat, mają miejsce tak doniosłe wydarzenia. Prezydent w sposób szczególny oddaje szacunek fladze. Najważniejsze osoby w państwie. Widzieliśmy małżonkę prezydenta, panią Agatę Kornhauser-Dudę. Są marszałkowie Sejmu i Senatu. Jest premier Mateusz Morawiecki. Orkiestra gra tremolo, za chwilę flaga zostanie wciągnięta na maszt, wysłuchamy, a również odśpiewamy tutaj na miejscu hymn narodowy. Hymn będzie śpiewany jednocześnie właściwie w całej Polsce. Będziemy zaglądali w różne miejsca Polski, w których ten Mazurek Dąbrowskiego będzie w tym szczególnym dniu śpiewany. Tylko terytorium naszego kraju, ale cały świat, wszędzie tam, gdzie są Polacy. Sygnał, słuchajcie wszyscy, zawsze przed najważniejszymi elementami uroczystości, odgrywany również przed przemówieniami. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości flagę państwową podnieść! Zwolnym się z narodem, marsz, marsz.
Wybiła 12. Cztery zwrotki. Teraz hymnu polskiego. Józef Wybicki skomponował ich więcej. Różna była kolejność. Dobrze, że przed tymi obchodami stulecia odzyskania niepodległości było dużo dyskusji o tym, jaka jest ostateczna, kanoniczna treść hymnu polskiego. Czy kiedy, czy póki. Kiedy oczywiście. A teraz apel poległych. Apel niepodległościowy odczyta oficer dowództwa garnizonu, pułkownik Andrzej Drozd, pomocnik dowódcy garnizonu do spraw ceremoniału wojskowego. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Mieszkańcy Warszawy. Żołnierze Wojska Polskiego. Rodacy. Stajemy do uroczystego apelu pamięci na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, aby w dniu Narodowego Święta Niepodległości uczcić pamięć wszystkich rodaków, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 100 lat temu, po 123 latach zaborów, odrodziła się niepodległa Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Przywołujemy pamięć bohaterów powstań narodowych, twórców czynu 11 listopada 1918 roku i obrońców odzyskanej niepodległości. Wspominamy żołnierzy z pól bitewnych wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego, niezłomnych żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego oraz działaczy opozycji demokratycznej. Wzywam was, córki i synowie narodu polskiego, którzy na przestrzeni dziejów daliście świadectwo wierności Rzeczypospolitej, a wasze mogiły, rozsiane po całej Polsce i świecie, są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! Wołam idących szlakiem ku niepodległości, konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Wołam do nas członków Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, konspiratorów Związku Walki Czynnej, członków Związku Strzeleckiego, Towarzystwa Strzelec, polskich drużyn strzeleckich, drużyn bartoszowych, drużyn podhalańskich oraz polowych drużyn Sokoła, którzy przed wybuchem I wojny światowej stali się zalążkiem odrodzonego Wojska Polskiego. Stańcie do apelu! Przywołuję legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich, Orlęta Lwowskie, kadetów, harcerzy, młodzież szkolną i akademicką oraz członków innych organizacji niepodległościowych. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy pierwszej kompanii kadrowej, którzy o świcie 6 sierpnia 1914 roku poszli czynem wojennym
budzić Polskę do zmartwychwstania. Wołam żołnierzy 1., 2. i 3. Brygady Legionów Polskich, którzy przelewali krew Podlaskami, Anielinem, Konarami, Krzywopłotami, Łowczówkiem, Chyżówkami, Kostiuchnówką, Rarańczą i Rokitną, nad Styrem, Stochodem, Zbruczem i Prypecią oraz w Karpatach Wschodnich. Wzywam żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej, którzy walczyli o Rzeczpospolitą, dając jej wolność w listopadzie 1918 roku. Stańcie do apelu! Wołam komendanta 1. Brygady Legionów Polskich, późniejszego 1. Marszałka Polski i naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, który 11 listopada 1918 roku stanął na czele Wojska Polskiego i poprowadził rodaków do niepodległości. Stań do apelu! Przywołuję współtwórców niepodległego państwa polskiego: Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich rodaków, którzy krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam żołnierzy polskich, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wzywam kontynuatorów niepodległościowych tradycji, obrońców ojczyzny w 1939 roku, bohaterów polskiego państwa podziemnego, żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, uczestników operacji Burza i powstańców warszawskich oraz żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Wołam wszystkich rodaków, ofiary zbrodniczej przemocy, zgładzonych w niemieckich obozach zagłady, w publicznych egzekucjach i akcjach pacyfikacyjnych, zamęczonych w katowniach gestapo, sowieckich obozach i więzieniach NKWD oraz kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Przywołuję polskich jeńców, żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy państwa polskiego, zamordowanych przez sowieckich oprawców w 1940 roku w Lesie Katyńskim, Charkowie, Smoleńsku, Twerze i Kijowie oraz innych miejscach sowieckiej kaźni. Stańcie do apelu! Przywołuję działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy walczyli o wolność, godność i prawa człowieka. Wołam bohaterów poznańskiego czerwca 1956 roku, studentów marca 1968 roku, robotników grudnia 1970 i czerwca 1976 roku. Wzywam działaczy Solidarności,
szykanowanych za wierność idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich polskich żołnierzy, którzy nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa, pełnili służbę w misjach wojskowych w różnych regionach świata i oddali życie w imię pokoju i walki o prawa człowieka. Stańcie do apelu! Wołam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Przywołuję wszystkich rodaków, którzy przez dziesiątki powojennych lat nie szczędzili wysiłku, by polskie tradycje niepodległościowe nie uległy zatarciu i przekazywali je kolejnym pokoleniom. Wzywam prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika Sił Zbrojnych Lecha Kaczyńskiego oraz ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, którzy oddali życie w katastrofie smoleńskiej wraz z 94 rodakami w drodze na obchody upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej. Stańcie do apelu! Do was wołam, rodacy. Pochylmy głowy w skupieniu i zadumie, aby przywołać wszystkich naszych rodaków, poległych w walkach, zmarłych z odniesionych ran, zamordowanych i zaginionych w długiej i trudnej drodze do niepodległej ojczyzny. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej zapisali się na trwałe w naszych sercach i pamięci oraz w historii narodowej i dziejach narodu polskiego. Dziś wolna ojczyzna wyraża swoją wdzięczność i oddaje im najwyższą cześć, a młode pokolenie uczy się na ich wzorcach obywatelskiej i żołnierskiej wierności ojczyźnie. Chwała bohaterom! Podległościowy apel pamięci, a za chwilę salut honorowy, 21 salw. 14-osobowy pluton salutowy ze składu batalionu reprezentacyjnego oddaje salut narodowy składający się z 21 salw oddawanych w odstępach 3 do 5 sekund. 6 armat salutowych kalibru 73 mm. Oczywiście strzały oddawane są nabojami ślepymi, bez pocisków, z czarnym prochem dymem, dającym tylko błysk, huk i dym. Do grobu nieznanego żołnierza zbliżają się właśnie harcerze. Harcerze z chłopca ZHP w Zgierzu, z tak zwanym ogniem niepodległości. Harcerze pokonują ponad 600 km na rowerach w ramach sztafety z ogniem, trasą przez pola bitew legionów. Od roku 2000 harcerze zapalają ogień na cmentarzu legionowym w polskim Lasku w Kostiuchnówce na Wołyniu, a potem jadąc na rowerach przywożą go do Warszawy. Na obchody Święta Niepodległości dzisiaj zapłonie na płycie grobu nieznanego żołnierza właśnie teraz. Ogień położą instruktorzy z chłopca ZHP Zgierz. Podharcmistrz Bartosz Masica, przewodnik Karolina Chodakowska oraz przewodnik Łukasz Oleski. Tak właśnie grzmiały armaty
od 1914 do 1918 roku, przez 4 lata I wojny światowej. Wojny, której wynik ostatecznie przyniósł nam niepodległość, chociaż kiedy się zaczynała, Polski na mapie świata nie było, politycznie oczywiście. Jak spojrzeć na bilans choćby uczestniczących w ramach tej wojny wojsk po obu stronach konfliktu, to liczby są przytłaczające. Chociażby państwa Ententy wystawiły ponad 14-milionową armię, a przez cały okres wojny przewinęło się przez fronty 42 miliony żołnierzy. Liczby gdzieś nam umykają. Patrząc na ostatni wielki konflikt, czyli na II wojnę światową, to naprawdę był olbrzymi wysiłek wszystkich państw. Do nogi, broń! Rozpoczyna się uroczysta odprawa wart. Dowódcy wart, do mnie! Dowódcy wart występują z szyku i za chwilę złożą dowódcy uroczystości, generałowi brygady Robertowi Głąbowi, meldunek o gotowości do uroczystej odprawy wart. Jeśli słuchają się państwo w treść meldunków, to dowiecie się, jak się nazywają występujący dziś dowódcy wart i jakie jednostki wystawiły te warty. Nam będzie trochę lżej, a państwo będą mogli docenić umiejętności tych oficerów. Panie generale, dowódca warty, porucznik Rogalski, melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiły wojska lądowe. Panie generale, dowódca warty, kapitan Kosiak, melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiły siły powietrzne. Panie generale, dowódca warty, kapitan Narloch, melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła marynarka wojenna. Panie generale, dowódca warty, kapitan Brzozowski, melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiły Wojska Obrony Terytorialnej. Panie generale, dowódca warty, kapitan Kseń, melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiło Dowództwo Garnizonu Warszawa. Panie generale, dowódca warty, kapitan Szturo, melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawił Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Panie generale, dowódca warty, porucznik Pomiotło, melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła Żandarmeria Wojskowa. Panie generale, dowódca warty, podporucznik Nawara, melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła Straż Graniczna. Panie generale, dowódca warty, nadkomisarz Maciejewski, melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła Policja. Panie generale, dowódca warty, major Głużewski, melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła Służba Więzienna. Panie generale, dowódca warty, kapitan Pietrzyk, melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła Państwowa Straż Pożarna. Panie generale, dowódca warty, podinspektor Fellman, melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła Krajowa Administracja Skarbowa. Panie generale, dowódca warty, młodszy strażnik Górecki, melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła Straż Marszałkowska.
Dowódcy wart, wstąp! Straż Marszałkowska po raz pierwszy. W sumie 13 dowódców. A, 13 pododdziałów honorowych, które wystawiły warty i oczywiście ze składu tych wart wystawione zostaną posterunki przed grobem nieznanego żołnierza. Po zajęciu przez dowódców wart miejsca w szyku nastąpi tak zwane zaprzysiężenie wart. Usłyszymy wykonany przez trębaczy sygnał służba wartownicza. To tak zwany sygnał należący do zawołań. Jest to sygnał zaprzysiężenia pododdziałów wartowniczych, a jego historia sięga czasów rzymskich, gdy do ochrony obozów powoływano wartę. Sygnał ten pododdziały na ramię oznaczał broń. Nie tylko objęcie służby przez nową wartę, ale także prezent ostrzegał żołnierzy, broń. Że zostało zmienione hasło umożliwiające służba wejście do obozu. Wartownicza. Pododdziały na prawo, patrz! Dowódca warty z dowództwa garnizonu Warszawa. Dokonać zmiany wartowników na posterunku honorowym przed grobem nieznanego żołnierza. Zmiana, wystąp! Zmiany posterunku honorowego. Łączyć. Przed grobem nieznanego żołnierza dokona kapitan Mariusz Kseń z dowództwa garnizonu Warszawa. Macie Państwo okazję podziwiać na dzisiejszej uroczystości wyszkolenie najlepszych żołnierzy i funkcjonariuszy. To tylko tacy w drodze wyróżnienia są wyznaczani do składu posterunku honorowego przed grobem nieznanego żołnierza. Oglądane właśnie teraz elementy musztry wojskowej to wynik wielu żmudnych godzin ćwiczeń wymagających koncentracji w reagowaniu na komendy, utrzymania właściwego miejsca w szyku podczas marszu, przy jednoczesnym wsłuchaniu się w rytm muzyki, a także niemałego wysiłku fizycznego. Grób nieznanego żołnierza. Tu leży żołnierz Polski poległy za ojczyznę. Taki napis widnieje na płycie. Symbol bohaterstwa najwyższej miary, anonimowego poświęcenia życia za ojczyznę 2 listopada 1925 roku pod kolumnadą Pałacu Saskiego, której częścią jest właśnie grób nieznanego żołnierza. Tylko on został po tej kolumnadzie. Zresztą są pomysły odbudowania pałacu. Nie wiadomo, jak się skończą. Ale wróćmy do grobu nieznanego żołnierza. Dziś stojący na placu Piłsudskiego pomnik przypomina o bohaterstwie polskich żołnierzy. Jest świadkiem najważniejszych państwowych uroczystości. Idea grobu nieznanego żołnierza zrodziła się we Francji po bitwie pod Verdun, jednej z największych bitew I wojny światowej. Wówczas poległo ponad 500 000 ofiar. Po I wojnie światowej pod łukiem triumfalnym złożono ciało bezimiennego żołnierza. Wmurowano tablicę z napisem "Tu leży nieznany żołnierz w Polsce". Na polecenie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 30 listopada roku 1923 powołano tymczasowy komitet organizacyjny budowy pomnika nieznanego żołnierza. Jak już jesteśmy przy historii grobu nieznanego żołnierza i przy I wojnie światowej, przypomnijmy, że Polska, choć formalnie nie istniała, to polscy żołnierze walczyli po różnych stronach konfliktu, a straty polskich żołnierzy to około 400 tysięcy z ponad 3 milionów żołnierzy polskich walczących w armiach zaborczych w latach 1914-1918, następnie 100 tysięcy podczas wojen po odzyskaniu niepodległości w latach 1919-1920, a straty ludności cywilnej w tym okresie to przeszło 400 tysięcy osób. Pierwsza wojna światowa była
wyjątkowo dramatyczna dla polskiego żołnierza ze względu na to, że często Polacy byli zmuszeni do strzelania do siebie, będąc we wrogich okopach. Służyli bowiem w armiach trzech zaborców. No, Austro-Węgier, państwa centralne, Rosja do wybuchu rewolucji październikowej. To z kolei sojusz z Anglią i Francją. Ja chciałbym pogratulować żołnierzom, którzy występowali dzisiaj w strzyku stojącym pod grobem nieznanego żołnierza. To jeden z najtrudniejszych elementów tej uroczystości. Naprawdę. Także zazdroszczę, a jednocześnie gratuluję zwłaszcza funkcjonariuszom. Oni na co dzień nie są w składach pododdziałów reprezentacyjnych. Tej musztry mają mniej. Pełen szacunek. Pododdziały baczność! Na ramię broń! Do nogi broń! Pododdziały spocznij! Szanowni Państwo, przemówienie wygłosi prezydent Rzeczypospolitej. Za chwilę sygnał. Słuchajcie wszyscy i przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy. Z placu uroczystość komentują Joanna Dzieniszewska z dowództwa garnizonu Warszawa i Tomasz Szuraj. Szuran, przepraszam. Drodzy rodacy, wielce szanowni panowie marszałkowie Sejmu i Senatu, szanowny panie premierze, szanowna pani premier, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo posłowie, senatorowie, eminencjo księże kardynale, ekscelencje księża biskupi i arcybiskupi, wszyscy dostojni przybyli goście, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, ekscelencje, państwo ambasadorowie, szanowni panowie generałowie, oficerowie, żołnierze, funkcjonariusze, wszyscy dostojni przybyli goście, mieszkańcy Warszawy, szanowni państwo, dziękuję. Dziękuję za tą piękną uroczystość. Dziękuję, że posłuchaliście państwo apelu, że przyszliście z biało-czerwonymi sztandarami, że jest las biało-czerwonych flag, że w tak niesamowity sposób możemy oddać hołd tym, którym zawdzięczamy wolną, niepodległą, suwerenną Polskę. Tym, którzy odzyskali ją w 1918 roku. Tym, którzy potem walczyli o utrzymanie jej granic. Bronili jej w 1939 roku. Walczyli w podziemiu po to, by ją odzyskać. Potem nie zgodzili się z komunistycznym sowieckim jarzmem i walczyli nadal, ginęli. Tym, którzy wychodzili na ulicę, by protestować, by żądać godnych warunków życia, pracy, płacy, a wreszcie po prostu wolności. Tym, którzy zginęli i cierpieli, byśmy Polskę mogli odzyskać i dzięki którym ją odzyskaliśmy. Dzięki którym dziś ją mamy i biało-czerwone flagi mogą swobodnie nad nami łopotać i możemy śpiewać z radością Mazurka Dąbrowskiego. I możemy się razem cieszyć, i możemy być razem, czując tą wielką więź, bratnią więź wspólnej tradycji, wspólnego języka, wspólnej kultury, wyrosłej na pniu 1052 lat chrześcijaństwa. A czynimy to dzisiaj zwłaszcza w tym miejscu, tu, przy grobie nieznanego żołnierza. Tu, gdzie leży anonimowy chłopiec, Orle Lwowskie, nastoletni ochotnik, wskazany losowo przez matkę żołnierza, który poległ walcząc o Rzeczpospolitą.
O mamo, czy jesteś ze mną? Nie słyszę twoich słów. W oczach mi jakoś ciemno, obroniliśmy Lwów. Ja biłem się tak samo jak starsi, mamo, chwal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi Polski żal. Z prawdziwym karabinem u pierwszych stałem czat. O, nie płacz za twym synem, co za ojczyznę padł. Jakże jesteśmy im wdzięczni. Jakże głęboki hołd im wszystkim jesteśmy winni. To są nasi bohaterowie, niezapomniani, których pamięć, wierzę, to będzie w naszym kraju czczona po wieczne czasy, nie tylko przez następne 100 lat. Szanowni Państwo, Pan Bóg miał nas w swojej opiece i mieliśmy też i wielkie szczęście, że trafiliśmy wtedy na taki czas, w którym mieliśmy takich żołnierzy, w którym mieliśmy takie społeczeństwo i w którym mieliśmy takich przywódców, ludzi, którzy byli nie tylko niezwykle odważni, inteligentni, niezwykle zdolni, jak ojcowie niepodległości, marszałek Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Wincenty Witos i inni, ale że umieli być razem, że umieli stanąć razem w tym celu najważniejszym, żeby Polskę odzyskać, po prostu żeby była, choć mieli przecież różne poglądy, różnym ideom służyli, to jedna była absolutnie wspólna, wolna, niepodległa, suwerenna Polska. I uzyskali ją. I prowadząc działania dyplomatyczne, i prowadząc działania polityczne. I jak Ignacy Daszyński, umieli też czasem schować własne ambicje dla dobra Polski, kiedy złożył swój urząd premiera rządu lubelskiego w ręce marszałka Józefa Piłsudskiego. O, jakże to były ważne momenty. O, jak wielką mądrość i jak wielką miłość ojczyzny pokazali. Niechże obok tych żołnierzy polskiej wolności także i oni będą dla nas wzorem do naśladowania. Jak budować wolną ojczyznę, jak budować silne państwo. Swary nigdy nie służą budowaniu silnego państwa. Swary w tym przeszkadzają, przekonała się o tym także i Druga Rzeczpospolita, która niestety po 21 latach niespełna została pokonana przez sowieckich i hitlerowskich najeźdźców, przez Rosjan i Niemców. I jak trudno potem było znów wrócić do wolnej Polski. Jak trudno było znów tę niepodległość odzyskać. Dziękuję, że jesteśmy tutaj dziś wszyscy razem pod biało-czerwonymi sztandarami. W to wielkie święto wolnej, niepodległej, suwerennej Polski. Chciałbym, żebyśmy zawsze umieli być tak razem. Jestem przekonany, że pod biało-czerwonym sztandarem jest miejsce dla każdego z nas, niezależnie od jego poglądów, bo w każdym, wierzę w to głęboko, jest miłość do ojczyzny, do niepodległej i suwerennej Polski. Apeluję jeszcze raz, bądźmy razem, by ją budować. Bądźmy skupieni wokół naszych barw, wokół naszego hymnu, wokół pięknej idei Polski suwerennej, Polski niepodległej, ale także Polski dostatniej, takiej, w której ludziom po prostu normalnie i spokojnie się żyje. Polski bezpiecznej, ze sprawną armią, z aktywnymi, dobrze funkcjonującymi sojuszami, z zaprzyjaźnionymi siłami zbrojnymi,
ćwiczącymi na naszym terytorium i obecnymi na naszym terytorium, ale przede wszystkim z silnym i zjednoczonym społeczeństwem, z odpowiedzialnymi politykami, którzy codziennie starają się o to, by Polska była mocniejsza, by była lepiej rządzona, by obywatelom dobrze się żyło, by uważali, że żyją i mieszkają w państwie sprawiedliwym, uczciwym, gdzie uczciwość zwycięża, a nie cynizm i draństwo, gdzie władza temu właśnie służy, żeby tak było. Tego życzę Polsce i tego życzę nam wszystkim. I mam w tym wielki cel. Chciałbym, żebyśmy nawiązali przez następne 100 lat do tego wielkiego procesu, jaki został dokonany w II Rzeczypospolitej, którą odbudowano z niebytu zupełnego. A przecież zbudowano państwo, które rozwijało się coraz sprawniej. Państwo, które miało nowy port Gdynie, państwo, które miało centralny okręg przemysłowy. Państwo, które miało wielką szansę ogromnie dynamicznego rozwoju i stania się jedną z europejskich potęg. Chciałbym, żeby symbolem powrotu do tego była odbudowa Pałacu Saskiego, którą dzisiaj tu inaugurujemy. Chciałbym, żeby pałac z powrotem stanął. Chciałbym, żeby był widomym znakiem tej Polski, która wzrasta. Chciałbym, żeby był to budynek publiczny, który będzie mógł zobaczyć także od wewnątrz każdy z moich rodaków i w którym będzie mógł także załatwić różne swoje sprawy. Po co? Po co to wszystko czynić? Otóż nie mam żadnych wątpliwości, że tak jak my dziś pozytywnie oceniamy ojców niepodległości i tych, którzy o wolność walczyli, bo oceniamy ich za to, czego dokonali, za ich bohaterstwo ich oceniamy, za ich wielkie dzieła, za ich męstwo, za ich odwagę, za ich inteligencję, za ich wolę pracy i walki dla Polski. Tak samo ocenią nas za 100 lat te pokolenia, które dzisiaj wzrastają i które będą wzrastały przez te 100 lat. Chciałbym, żeby patrząc za 100 lat na swoją ojczyznę, mówili tak, ci ludzie sprzed 100 lat też dobrze przysłużyli się Polsce. Ci ludzie sprzed 100 lat też byli odpowiedzialnymi gospodarzami w swoim kraju. Byli odpowiedzialnymi obywatelami. Tego życzę także sobie i wszystkim Państwu, żebyśmy tak umieli na co dzień pracować, służyć naszej ojczyźnie, żeby nasze wnuki i praprawnuki mogły być z nas dumne. A Polsce, mojej wspaniałej ojczyźnie, życzę, by naród, który ją zamieszkuje, był wspólnotą ludzi wiernych, ludzi mądrych, ludzi nawzajem wspierających się, ludzi tworzących właśnie wspólnotę. I tego życzę, by Pan Bóg zawsze miał naszą ojczyznę w swojej opiece. Niech żyje wolna, niepodległa, suwerenna Polska! Andrzej Duda zapowiedział odbudowę Pałacu Saskiego. Grób nieznanego żołnierza jest jakby z punktu widzenia rozmieszczenia placy tą tylną częścią pałacu. Kolumnady pałacu. Tak. Ciekawy jestem, jak pałac będzie wyglądał po tej rekonstrukcji. Ale to są rozważania może na inny moment. Tymczasem
ceremonia składania wieńca z okazji stulecia niepodległości. Wieniec złoży pan prezydent Andrzej Duda w towarzystwie marszałków Sejmu, Senatu oraz prezesa Rady Ministrów. Czyli cztery pierwsze osoby w państwie konstytucyjnie. Marszałek Sejmu, Marek Kuchciński, Senatu Stanisław Karczewski i premier Mateusz Morawiecki. Ponieważ stulecie niepodległości, dzisiejsza uroczystość ma naprawdę oprawę z najwyższego poziomu. Zastępca dowódcy garnizonu zaprasza delegację do zajęcia miejsca za wieńcem, a parę oficerów niosących wieniec stanowią podpułkownik Sebastian Cichosz, zastępca dowódcy pułku reprezentacyjnego Wojska Polskiego, i podpułkownik Marcin Kujawa, szef sztabu pułku. Oddziały, baczność, na ramię, broń, prezentuj, broń, na prawo, patrz. Po złożeniu wieńca delegacja przewodniczącego pana prezydenta dokona wpisu w księdze pamiątkowej grobu nieznanego żołnierza. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej oraz prezes Rady Ministrów pan Mateusz Morawiecki. Śpi, kolego, w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni tobie. Składa wpis w księdze pamiątkowej. Pozostałe instytucje, urzędy, organizacje będą mogły również złożyć wieńce po zakończeniu uroczystej odprawy wart w asyście posterunku honorowego żołnierzy i funkcjonariuszy do niesienia wieńca. Przed chwilą
chwilą marszałek Sejmu Marek Kuchciński, teraz marszałek Senatu Stanisław Karczewski i premier Mateusz Morawiecki. Grób nieznanego żołnierza, niezależnie od ideologii i podziałów, pozostał panteonem pamięci narodowej, miejscem obdarzanym przez wszystkich czcią i szacunkiem. Podobnie jak dawniej, tak i dziś na płycie grobu nieznanego żołnierza kwiaty składają odwiedzający nasz kraj wysokiej rangi osobistości, koronowane głowy, przedstawiciele świata polityki, sił zbrojnych, delegacje krajowych i zagranicznych władz państwowych oraz różnego rodzaju organizacji, a także ambasadorzy, którzy obejmują misję dyplomatyczną w Warszawie. Za chwilę orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego zagra pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego. Pod oddziały baczność! Chór ją zaśpiewa. Dalej, broń! Do nogi! Broń! Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Pod oddziały Sposi. Pod oddziały Baszność. Na ramię broń. Do defilady. Ugrupowanie marszowe. Kierunek w prawo. Maszerować. Pod oddziały uczestniczące w dzisiejszej uroczystości przegrupowują się do defilady. W międzyczasie orkiestra wojskowa odegra wiązankę melodii wojskowych. Między innymi pieśń o nieznanym żołnierzu. Marsz pancernych. Przypomnijmy jeszcze w międzyczasie, jakie pododdziały dzisiaj występują, czyli pododdziały wojsk lądowych, sił powietrznych, Marynarki Wojennej, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, pododdziały Dowództwa Garnizonu Warszawa, Wojsk Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Marszałkowskiej. Tak jak pan redaktor wcześniej zaznaczył, po raz pierwszy uczestniczące dziś w uroczystościach tego typu. Ponadto w defiladzie udział weźmie szwadron kawalerii Wojska Polskiego, a hymn śpiewał chór reprezentacyjny Wojska Polskiego. Przy grobie nieznanego żołnierza asystę honorową stanowią poczty sztandarowe organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i samorządowych, szkół, uczelni, pododdziały organizacji proobronnych oraz pododdziały harcerskie. Komendantom znaczy początek nowej epoki naszej dzieje. Oczy całego narodu zwrócone są na wodza Polski walczące.
okoliczności daty 11 listopada, daty przejęcia zwierzchnictwa nad wojskiem przez Józefa Piłsudskiego. A 14 listopada przejęcia de facto władzy w Polsce. Nie wiem, czy pan redaktor wie, kiedy świat dowiedział się tak naprawdę o tych datach, o tych faktach. No dwa dni później, 16 listopada. Taka i to też związane wiadomość. Z wojskiem, taka wiadomość przez telegraf, tak zwany telegraf iskrowy z radiostacji przejętej przez Wojsko Polskie od Niemców, którzy stacjonowali w Cytadeli Warszawskiej. Co oczywiste, internetu, telewizji, telefonu. Radio właściwie w powijakach, ale jednak wiadomość rozeszła się na cały świat. Trudno sobie być może tym współczesnym młodym pokoleniom wyobrazić, jak to możliwe, ale to tak samo, jakbyśmy dzisiaj wyobrazili sobie to, że umawiamy się na spotkanie nie przy pomocy telefonów komórkowych, tylko na przykład listownie i dokładnie o godzinie w dniu i dokładnie w dacie konkretnej, stąd pod tak konkretną datą jest przybywamy na spotkanie. Punktualność. Tak. Wtedy nie można było potwierdzić telefonem, że się spóźnię. Wzorem defilady z 15 sierpnia za dowódcą uroczystości maszerują żołnierze niosący flagę. Żołnierze reprezentujące wszystkie pododdziały, które biorą dziś udział w uroczystości. Państwo już pewnie znają wszystkie pododdziały, więc chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich szczegółów, które zauważają tylko biegli w dziele, w tym wojskowej rzemiośle. Jeżeli nam realizator za chwilę pokaże, proszę spojrzeć na pierwszą czwórkę każdego pododdziału. Wszyscy żołnierze mają głowy zwrócone w prawo, a żołnierz pierwszej czwórki na prawym skrzydle patrzy na wprost. Zapomniał? Pomylił się? Nie. To jest tak zwany kierunkowy, który ma za zadanie utrzymać kierunek kolumny i odległość od dowódcy i pocztu sztandarowego. Zamykającym z kolei jest ostatni żołnierz w ostatniej czwórce po lewej stronie. Każdy żołnierz w czwórce na lewym skrzydle ma za zadanie utrzymać wyrównanie w czwórce podczas marszu. I to on koryguje, żeby żołnierze nie wchodzili do przodu. Dlatego patrzy zwłaszcza na ułożenie karabinów. Najtrudniejsze zadanie w defiladzie mają żołnierze, którzy maszerują z karabinkami MSBS. Tą bronią występową, która nie wisi na pasie, na piersi żołnierza, tylko trzeba ją utrzymać w pionie podczas marszu, zapewnić sobie i równanie w szyku, i w całym pododdziale. Pododdział reprezentujący dowództwo garnizonu Warszawa. Żandarmeria wojskowa. Oddział reprezentujący policję. Strażacy.
choroby, rewita, małe marcuna, a zysa, potomna, kolumny pieszą defilady. Zamyka kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, która maszeruje za pododdziałem Straży Marszałkowskiej. Kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego występuje dzisiaj w mundurowaniu trzech rodzajów sił zbrojnych: wojsk lądowych, sił powietrznych i marynarki wojennej. Zawsze mile widziany, serdecznie witany szwadron kawalerii Wojska Polskiego pod dowództwem porucznika Mateusza Szelongowskiego z proporcem. Szwadron również wchodzi w skład pułku reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Jeśli chcieliby Państwo obejrzeć jeszcze dziś konie, to zachęcam, zapraszam do łazienek w okolicy Ermitażu. Tam Stowarzyszenie Pierwszego Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego organizuje dzisiaj między innymi paradę konną kawalerii i pokazy kawaleryjskie na hipodromie przy Ermitażu. W Ermitażu odbywa się również wystawa związana z kawalerią. Państwem dowódca orkiestry, podpułkownik Artur Czereszewski na czele orkiestry, a teraz maszerują poczty sztandarowe. Stowarzyszeń kombatanckich, organizacji pozarządowych, harcerskich. Sztandarowe szkół, uczelni. Oddział to drużyna reprezentacyjna Związku Harcerstwa Polskiego, prowadzona przez przewodnika Jakuba Kałamarskiego. Maszerują również pododdziały certyfikowanych wojskowych klas mundurowych z zespołu szkół nr 7 imienia Szczepana Bońkowskiego. Ten konkretny pododdział wystawiło 125. Liceum Ogólnokształcące imienia Waldemara Milewicza w Warszawie. Obok drużyn strzeleckich to była baza młodzieży, która tworzyła choćby legiony i przyszłe Wojsko Polskie. W tych kolorowych strojach widzimy towarzyszących każdej uroczystości państwowej na najwyższym szczeblu ruch prac kurkowych.
podczas dzisiejszej uroczystości reprezentaci Bractw Kurkowych Rzeczpospolitej pod komendą Wielkiego Kanclerza Towarzystwa Rycerskiego Braci Kurkowych Gniewomira Rokosz-Kuczyńskiego występują z oddziałem dam i braci kurkowych z Warszawskiego Bractwa Kurkowego oraz Bractw Kurkowych z Augustowa, Broku, Białegostoku, Krakowa, Łomży i Sokółki. Defiladę zamyka orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego pod dowództwem podpułkownika Artura Czereszewskiego. Dowódcy kapelmistrza Macieja Skrzypczaka, panie kapelmistrza podporucznika Andrzeja Zaręby. Generał Brygady Głąb melduje zakończenie uroczystej odprawy wart przed grobem nieznanego żołnierza. Dowódca uroczystości zameldował zakończenie uroczystej odprawy wart w dniu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Szanowni Państwo, dowódca garnizonu Warszawa, generał Brygady Robert Łąk, dowódca dzisiejszej uroczystości, złożył panu prezydentowi meldunek o zakończeniu uroczystości z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Powoli będą się przemieszczali. Prezydent złoży wieniec pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Ten pomnik, przypomnijmy, stoi w osi grobu nieznanego żołnierza, po tej osi placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Potem prezydent przejdzie do Pałacu Prezydenckiego. Z kolei uczestnicy defilady przemieszczą się w kierunku Muzeum Wojska Polskiego. Różne formy obchodów Święta Niepodległości w tym roku tak uroczystego w związku ze stuleciem. To są oczywiście, no, my transmitujemy dla Państwa ceremoniał wojskowy, oficjalne uroczystości, ale mieliśmy dziś w Warszawie Bieg Niepodległości, już 30. Entuzjazm związany z przemianami w 89 roku spowodował, że od razu zaproponowano taki bieg niepodległości. Pierwszy odbył się już w roku 89. Dzisiaj 30. Wystartowało o 11. No to już 2 godziny, więc na 10 kilometrów to wszyscy na pewno dotarli już do mety. Dziś oczywiście również... Dziś oczywiście również Marsz Niepodległości, Marsz dla Biało-Czerwonej o godzinie 15 z ronda Dmowskiego wyruszy, ale obchody Święta Niepodległości to naturalnie nie tylko Warszawa, we wszystkich polskich miastach i miejscowościach różne formy obchodów Święta Niepodległości. Nie tylko zresztą Polska, ale cały świat, wszędzie tam, gdzie są Polacy, czy to rozumiani jako Polonia, czyli skupiska Polaków osiadłych w danym miejscu, czy ci, którzy z różnych względów pracują z dala od Polski. My świętujemy stulecie niepodległości, a świat przypomina o rocznicy zakończenia I wojny światowej. Pierwszego tak wielkiego konfliktu, który objął właściwie swoim zasięgiem wszystkie kontynenty. Konfliktu, którego spodziewano się już od drugiej połowy XIX wieku. No, ci, którzy walczyli o sprawę polską, wręcz modlili się o to, aby nastąpiła wojna, która spowoduje osłabienie państw wyborczych, przepraszam, państw zaborczych. Chodziło oczywiście o konflikt między państwami zaborczymi, bo dotąd ich solidarność powodowała, że wszystkie zrywy powstańcze, zwłaszcza pierwszej połowy XIX wieku, powstanie listopadowe, no drugiej, początku drugiej połowy, powstanie styczniowe właściwie były z góry skazane na niepowodzenie, chociaż powstanie listopadowe miało pewne szanse powodzenia. Armia Królestwa Polskiego była armią dobrze wyszkoloną, była armią zdolną do zadania decydującego uderzenia, a w każdym razie uderzenia, które mogłoby nas postawić w nieco innej sytuacji wobec zaborcy rosyjskiego, no ale na takie uderzenie, jedno, potężne, ryzykowne, się ostatecznie nie zdecydowało. Ta wojna polsko-rosyjska roku 1831 zakończyła się ostatecznie klęską, no a konsekwencje powstania listopadowego rzeczywiście były bardzo, bardzo poważne. To dochodzenie, to wybijanie się na niepodległość
Te 123 lata z epizodami Księstwa Warszawskiego, z ograniczoną suwerennością, chociaż jednak jakąś Królestwa Kongresowego, zwłaszcza w latach 1815-1830. No i to wszystko, co działo się już bezpośrednio przed wybuchem I wojny światowej, ale oto jesteśmy już przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Za chwilę złożenie wieńca. Marszałek jakby zamyślony na tym pomniku, bo sam moment odzyskania niepodległości to był dopiero początek. Początek walki, która trwała kilka lat do ostatecznego ukształtowania się granic II Rzeczpospolitej. Wojna polsko-rosyjska, o której się mówi z perspektywy czasu, była ważna, ale była tylko jednym z elementów. Przecież od 1918 roku ciągle toczyły się na granicach Polski na wschodzie wojny o utrzymanie tych granic. Jeszcze raz zimę uśpij kolego. Jesteśmy już po złożeniu wieńca. Prezydent przejdzie teraz w kierunku Pałacu Prezydenckiego. My jeszcze się z Państwem nie rozstajemy. Za chwilę materiał o Orlętach Lwowskich. To jeden z bardzo ważnych epizodów właśnie tego wybijania się na niepodległość. Chciałbym podziękować za komentarz do tej uroczystości podpułkownikowi Mirosławowi Dzięgielewskiemu, prezesowi Stowarzyszenia Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska Polskiego imienia generała dywizji Kazimierza Gilarskiego. Ja przy okazji dziękuję pani Joannie Dzieniszewskiej z dowództwa garnizonu i Tomaszowi Szuranowi za komentarz i materiały do komentarza, który mogłem na dzisiaj dzięki tej pomocy przygotować. A teraz już materiał o Orlętach Lwowskich. Walki o Lwów rozpoczęły się rankiem 1 listopada 1918 roku. Ukraińcy, którzy chcieli włączyć miasto w granice nowotworzonego państwa, opanowali najważniejsze obiekty. Od razu do walki o Lwów stanęła młodzież, studenci, rzemieślnicy, a nawet dzieci. Zyskały one miano Lwowskich Orląt.